na spacerze nad zalewem. No jest wiatr. Przestało troszkę sypać, myślałam, że będzie padał deszcz, ale jest fajnie, no. No muszę troszkę wyjść, bo inaczej się nie zahartujemy. Ja skończyłam 76, a może 82 we wrześniu. A ja w listopadzie, ja jestem najgorszy znak, skorpion. Skorpion jestem. Ja pochodzę z Kieleckiego, a mąż też z Kieleckiego. Z tym, że myśmy się nie znali, z tym, że on sobie potem przypomniał, że jak miał 9 lat, to służył u mojego dziadka. A dopiero potem, jak się poznaliśmy, on przypomniał sobie, że babcia opowiadała, że ma córkę, która mieszka właśnie, więc nie wiedział, że ja jestem wnuczką. No i teraz się śmieje, że ja mu to odrabiam, to co on u dziadka służył, co było źle, to ja mu to teraz odrabiam. Tobie zrobić jaką? Herbatkę, kawę? Herbatkę. Herbatkę, siadaj sobie tutaj. Zrobię ci herbatkę. Bo mój mąż to jest, proszę pana, pszczółka. On nie pójdzie spać, jak nie zje bułeczki. Na wieczór co będziesz jadł? Mleczko i bułeczka. Mleczko i bułeczka. No. Lubię żonę. Kocham ją. Pomagam ile mogę. No, pomagam ile mogę. I odwrotnie. Mama moja z kucharką szykowały wesele w domu moim rodzinnym, a mąż mój dostał telegram. Dowiedziałam się, że zmarła męża mama. Pogrzeb był w Wigilię, a ślub mieliśmy w święta, więc mieliśmy bardzo smutny ślub, bardzo się popłakałam. Było mi bardzo przykro, nie chciał mąż założyć białej muszki, bo powiedział, że ma żałobę, no ale musiałam iść do księdza, przekonać go, że to jest raz w życiu, założył tą białą muszkę. Po ślubie rozjechaliśmy się oczywiście po świętach, mąż wrócił do Krakowa i mąż dostał mieszkanie, pokój z kuchnią na centrum, bez kombinatu, no ucieszyliśmy się bardzo. A w 66 styczniu urodziła się córka i ja w 66 przyjechałam tutaj do pracy. I dopiero wtedy wprowadziłam się do męża. I w międzyczasie urządzaliśmy się, bo przyjechaliśmy goli właściwie, z jedną walizką. Ja miałam tylko białą bluzeczkę, granatową spódniczkę, płaszcz granatowy. Przyjechaliśmy to, siedzieliśmy na gazetach. Po prostu płakaliśmy jak dzieci, kiedy my się czegokolwiek dorobimy. Dzisiejsze czasy to są SMS-y. A nasze randki, proszę pana, to wyglądały tak. To jest 40 listów, które pisaliśmy od 64 roku, które ja trzymam na pamiątkę. Proszę cię, Heniek, abyś naprawdę po przeczytaniu, jeżeli masz szczerą chęć, zechciał tak szybciej odpisać. Zobacz, ja też nie mam czasu, no bo sam wiesz, jak teraz jest na wsi. Trzeba pomóc w wykopkach. Nauki też nie mało, bo to niedługo matura, dużo pracy, poza tym więcej człowiek się denerwuje i martwi. W tej chwili jest godzina 24:15 i będę chyba kończyć, bo piszę ten list tak na wpół śpiąca, a w dodatku z pewnym roztargnieniem. Dlaczego ty nigdy nie napiszesz mi listu w niedzielę? Przecież masz tyle rozrywek w mieście codziennie, że te 10 czy 12 minut to tak mało czasu dla kogoś, kto wciąż czeka, myśli i tęskni. Kończąc, przesyłam moc pozdrowień i cierpliwie czekam na list, oby niedługo w nawiasie. Barbara. Mąż jak pracował w Czechosłowacji, to strasznie mu się podobał akordeon. Kupił przepiękny akordeon bordowy, który miał 120, chyba o ile pamiętam, 120 rubinków. Siadał na stołku i grał, ale myśmy z dziećmi myśleli, że oszalejemy, bo przecież on nie miał żadnych podstaw muzyki. Tu się nauczyłam w NC-ku. Robić quillingiem. Taka pani Jola nas nauczyła quillingu z takich paseczków. Natomiast to, te bombeczki, to wszystko nauczyłam się w Casie od koleżanek. To się kupuje takie styropianowe, no i to się dłubie wieczorami. Mamy dwoje dzieci, córkę i syna i troje wnuków. W tej chwili jesteśmy 56 lat razem. My pochodzimy z tych czasów, gdzie drugiej osobie przysięga się miłość raz na zawsze, do końca życia.